Jesteśmy firmą rodzinną. Firma została założona w 1989 roku przez mojego tatę, Ryszarda. Na początku sam osobiście tata wykonywał transport kontenerowy z portu po Polsce, po kraju. Od 1994 roku współpracujemy z firmą Fanfrites w Lęborku i zaczęliśmy naszą przygodę z transportem płodów rolnych, głównie ziemniaków. W chwili obecnej dysponujemy kilkudziesięcioma samochodami ciężarowymi w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym i zdecydowana większość naszego taboru jest obstawiona przez markę Volvo. Na początku zainwestowaliśmy w pojazdy marki Volvo model FM, które były nam potrzebne tutaj do obsługi transportu płodów rolnych na kraju. Decyzja, dlaczego pojazdy marki Volvo i dlaczego akurat model FM, cena, niezawodność, pakiet serwisowy i bliskość tego serwisu, który zapewnia nam pakiet serwisowy. Wszystkie nasze pojazdy są objęte złotym pakietem serwisowym, z którego jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. W połowie marca tego roku odebraliśmy pierwsze modele FH spełniające normy emisji spalin Euro 6. Są to pojazdy zakupione stricte pod transport międzynarodowy. Są wyposażone w silnik 500 koni mechanicznych w najwyższej kabinie z pewnymi udogodnieniami dla kierowców. Samochody są przeznaczone do transportu dalekobieżnego w transporcie międzynarodowym pod Flandek. Pracuję z rodziną od 3 lat, kiedy tylko skończyłem studia. Moja rola ogranicza się w tej chwili do ogólnej logistyki, czyli praktycznie robię, można powiedzieć, wszystko. Kolokwialnie mówiąc, bujam auta po zachodzie i po kraju. W tej chwili nasza flota to w 99% pojazdy marki Volvo, w tym Volvo FM i Volvo FH. FM-ki mają 450 koni i bardzo dobrze to się sprawuje po kraju, a w transporcie międzynarodowym jeżdżamy w hacie 500-konne. Postawiliśmy na markę Volvo, ponieważ są to auta niezawodne, mamy serwis blisko i jak dotąd nie narzekamy na te auta. W tym roku przypada 25-lecie prowadzenia działalności gospodarczej przez naszą firmę. Od wielu lat staramy się prowadzić tę firmę rodzinnie. Jest tutaj czysty podział obowiązków pomiędzy szefem, właścicielem, a jednocześnie tatą, moim bratem oraz mną. Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, dlatego myślimy dalej o rozwoju naszego przedsiębiorstwa. I w najbliższej przyszłości również planujemy zaprojektowanie kolejnych inwestycji w odnowę, jak i w poszerzenie naszego taboru. Myślę, że będziemy wybierać dalej markę Volvo, jak to było dotychczas.